Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Viv News, ja nazywam się Seth Donner. Jesteśmy po WrestleMania Backlash, więc sporo jest ciekawych newsów do omówienia, a zaczniemy od poważnej kontuzji czołowego zawodnika Raw podczas WrestleMania Backlash, wielkie zmiany w rozpisce gal pay-per-view od WWE, walka na WrestleMania Backlash była nagrywana wcześniej, WWE może doczekać się bardzo dużej zmiany w swoim wyglądzie, Chris Jericho wyśmiewa pewną walkę WWE, Ring of Honor wraca do gal z publicznością, licznością i najnowsze informacje o nieobecności czołowego zawodnika Monday Night Raw. Oczywiście po więcej newsów tego typu, jak i topic, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, a po więcej zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać z kilkoma tysiącami osób. Kontuzja czołowej gwiazdy Monday Night Raw. WrestleMania Backlash zawierało kilka naprawdę ciekawych pojedynków. Jednym z tych, który nie należał do tej kategorii, było starcie pomiędzy Mizem a Damianem Priestem. Był to Lumberjack Match, jednak został on przez WWE potraktowany jako tania promocja najnowszego filmu Batisty, Army of the Dead. Zamiast zawodników wokół ringu mieliśmy zombie, które non-stop przeszkadzało zawodnikom. John Morrison pokazał kilka ciekawych ruchów, zanim został pożarty, a Damian Priest wykorzystał chwilę nieuwagi i pokonał Miza. Gdyby tego było mało, to Miz na koniec został pożarty przez zombie. Jezu, co ja czytam? Jednak to nie było najgorsze, ponieważ Dave Meltzer z Wrestling Observer informuje, że Miz podczas tej walki doznał poważnej kontuzji, mianowicie zerwanie ACL. Tłumacząc na polski, zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Taka kontuzja w tym biznesie niestety, ale jest dość poważna i możemy spodziewać się dłuższej przerwy byłego mistrza WWE. Na dany moment nie wiemy, czy to samo zerwanie jest poważne i czy będzie wymagana operacja, jednak przez kilka miesięcy raczej Miza nie zobaczymy. Szkoda, ponieważ właśnie Miz był w WWE uważany za jedną z tych najmniej kontuzjogennych zawodników, ponieważ w swojej karierze nie miał żadnej poważnej kontuzji. Mamy nadzieję, że uda mu się szybko wykurować i z lekkim odświeżeniem ponownie zawita do WWE TV. Wielkie zmiany w rozpisce gal pay-per-view od WWE. Podczas niedzielnej gali WrestleMania Backlash jednym z największych zaskoczeń była zapowiedź najbliższej gali pay-per-view. Wszyscy spodziewali się Money in the Bank, jednak WWE zapowiedziało nic innego jak Hell in a Cell. Warto przypomnieć, że ta gala odbywa się zazwyczaj po SummerSlam gdzieś w październiku. Jednak teraz to właśnie Hell in a Cell będzie następną galą i odbędzie się już 20 czerwca. Tak więc, co to oznacza dla gali Money in the Bank? Andrew Zarian z The Mad Men Pro Wrestling Podcast informuje, że gala odbędzie się 18 lipca i co ciekawe, ma odbyć się z normalną publicznością. Jest to spore zaskoczenie, ponieważ dotychczas mówiło się o SummerSlam jako o gali, którą WWE wykorzysta do powrotu do normalności. Jednak kroki All Elite Wrestling, gdzie to oni już niedługo będą organizować galę z publicznością, sprawiły, że Federacja Vince'a postanowiła przyspieszyć tę decyzję. Okazuje się również, że to nie będzie jedyna zmiana, jeśli chodzi o roszady w galach pay-per-view. Mówi się, że Vince McMahon chce pozmieniać kolejność gal, aby wprowadzić lekkie odświeżenie. Walka na Backlash była nagrywana wcześniej. Sporo się mówi o walce Miza i Priesta, ponieważ wygenerowała ona taki zasięg na social mediach, że po prostu nie da się tego ominąć. Niestety jednak to wszystko jest w negatywnym świetle i jest to nie wina Miza czy Priesta, a debilnego podejścia WWE do takich spraw. Okazuje się, że aby wszystko dało się jakoś rozegrać, walka została nagrana wcześniej. Dało się to zauważyć po tym, jak na samym początku uciekli komentatorzy, których później słyszeliśmy, jednak nie widzieliśmy. A ludzi w Thunderdome nie było, ponieważ były wyświetlane inne grafiki. To nie pierwszy raz, jak WWE tak zrobiło, ponieważ właśnie Thunderdome pozwala na ukrycie takich faktów. Jednak długo się tym już nie pobawią, ponieważ kiedy wróci publiczność, taka możliwość najzwyczajniej w świecie zniknie. WWE może doczekać się sporej zmiany w wyglądzie. Trzeba tej federacji przyznać jedno. Jeśli chodzi o wartość produkcyjną, to nikt, ale to absolutnie nikt nie może się do nich zbliżyć. Wybaczcie fani AEW. Proma, pirotechnika, oświetlenie i inne tego typu rzeczy sprawiają, że WWE wygląda po prostu dobrze. Jak się okazuje, podczas powrotu publiczności WWE chce odświeżyć swój wygląd, zmieniając kilka z tych rzeczy. Ponownie Andrew Zarian z Mad Men Pro Wrestling Podcast informuje, że WWE zmieni wygląd stage'y na Raw i SmackDown. Jest to coś, skąd wychodzą zawodnicy i w ogóle. W historii WWE znamy kilka legendarnych designów, jak chociażby słynna pięść ze SmackDown. Choć nie jest to nie wiadomo jaka zmiana, to na 100% sprawi, że będzie to coś nowego i coś, do czego oko się jeszcze nie przyzwyczaiło. Takie zmiany są na plus i miejmy nadzieję, że WWE wymyśli coś dobrego. Chris Jericho wyśmiewa pewną walkę WWE.
No tak, Chris i jego niekończące się strzały w WWE. Jednak, tutaj jest ta reakcja jak najbardziej adekwatna. Chris na swoim Twitterze napisał: zombie. Zombie? Wow, to dopiero cofa wrestling 30 lat. Jeśli ktoś nie wie, o co tutaj chodzi, to ostatnio informowaliśmy o reakcji WWE na bardzo udane AEW Blood and Guts. Tam dowiedzieliśmy się, że zarząd WWE myśli, że tego typu pojedynki sprawiają, że biznes wrestlingowy cofa się 30 lat wstecz. Tak, i dokładnie kilka tygodni później na gali pay-per-view mamy zombie. WWE słynie z takich rzeczy i zazwyczaj wychodzi im to na sucho, jednak niekiedy w bardzo dobrze rozegranym i niesamowicie pozytywnie odebrany pojedynek strzelają z takich dział. Reakcja Chrisa jest jak najbardziej zrozumiała, tak samo jak i krytyka walki z WrestleMania Backlash. Echo tej walki odbiło się również na takiej stronie jak New York Post, która nazwała tę walkę jednym z najsmutniejszych momentów w historii WWE. I nie chodzi tutaj oczywiście o emocje, tylko o sam zamysł, egzekucję pomysłu i to, jak to zostało przedstawione. Trzeba przyznać, że jest to poważny PR-owy strzał w stronę WWE i ich zarządu. Ring of Honor wraca do gal z publicznością. Jeszcze kilka lat temu w społeczeństwie wrestlingowym śmiano się z Impactu, że upada i tak dalej. Teraz takie same żarty dotyczą właśnie Ring of Honor, kiedy to Impact Wrestling wygląda całkiem dobrze. Tak więc Federacja Ring of Honor idzie za ciosem AEW i WWE i ogłasza pierwszą galę z udziałem publiczności od początku pandemii. Podczas wywiadu prasowego w poniedziałek Federacja poinformowała, że gala Ring of Honor Best in the World odbędzie się 11 lipca i będzie z normalną publicznością. Dodali, że będą obowiązywać bardzo poważne środki bezpieczeństwa jak maski i dystans, jednak nie powinno to przeszkodzić w rozegraniu dobrej gali. Jest to kolejna federacja, która decyduje się na powrót publiczności i bardzo dobrze. Wreszcie jako fani wrestlingu widzimy to światełko w tunelu. Najnowsze informacje o nieobecności czołowego zawodnika Monday Night Raw. Czerwona tygodniówka od WWE potrzebuje nowych twarzy. Jedną z nich miał być Keith Lee, który ostatni raz walczył w WWE TV 8 lutego tego roku. Od tego czasu nikt dokładnie nie wie, co się z nim dzieje i wiele osób obawia się, że spotkało go coś, co spotyka większość gwiazd NXT w głównym rosterze. Obawiano się też, że może on mieć jakiś poważny problem zdrowotny, który WWE trzyma jako tajemnicę. Jednak jak informuje Mike Johnson z PW Insider, nie chodzi o zdrowie, a raczej o brak jakiegokolwiek planu na niego. Uważa on, że zarząd federacji po prostu nie ma na niego pomysłu i wolą się z nim wstrzymać, niż wypalać go w jakichś mało znaczących storylinach. Jest to na pewno lepsze podejście niż cotygodniowa walka nad tygodniówcem main event, jednak jego brak, a co gorsze brak na niego pomysłu, nie świadczy o niczym dobrym. Miał on idealne wejście do głównego rosteru, zaliczając świetne walki z takimi osobami jak Randy Orton czy Drew McIntyre, jednak skończyło się jak zawsze. Miejmy nadzieję, że WWE znajdzie mu jakieś miejsce, ponieważ to zbrodnia trzymać taki talent w zamknięciu, choć jest to coś, w czym WWE jest po prostu mistrzem. I to by było na tyle z dzisiejszego Viv News. Tak więc wy dajcie znać, jak odebraliście walkę Miz kontra Priest z WrestleMania Backlash. No i oczywiście przypominam, że możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku, gdzie możecie rozmawiać na wszystkie tematy związane z wrestlingiem z wieloma osobami. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.